Cześć, dzień dobry. Witajcie na moim kanale. Na początek, ci, którzy mnie nie znają, zapraszam do subskrypcji. Przekonacie się, że kanał powstał po to, by co? Ratować wasze portfele. Czasem udzielić jakichś cennych porad. No i chodzi po prostu o to, żeby w życiu wam było łatwiej, żeby nie musieli was kasować ludzie. Natomiast od razu słuchajcie, powiem rzecz taką. Czasem dostaję jakieś takie opinie, dostaję jakieś komentarze, że zabieram ludziom w ten sposób chleb. Więc od razu małe sprostowanie. Jeżeli macie duże koncerny, to wierzcie mi, że wy macie i tak przemiał, więc ja tutaj, słuchajcie, nie wierzę w to, że zabieram wam po prostu chleb. Natomiast myślę, że tą metodą, jaką tworzę, staram się ten chleb zostawić tym, którzy go potrzebują, bo wierzcie mi, jedna sytuacja. Jeżeli kogoś jest stać, to on na pewno pojedzie do was, da wam zarobić. Jeżeli kogoś nie stać, bo z pierwszego do pierwszego ma coraz większy problem z przeliczeniem, no to kurczę, on na pewno będzie chciał skorzystać z jakichś porad, żeby sobie poradzić. Także ten kanał jest właśnie dedykowany dla nich, bo nie wierzę w to, że inni będą chcieli się za to wziąć. Ale dobra, nie owijamy kotka w bawełnę. Oczywiście liczę na podziękowanie w komentarzach, liczę na łapeczkę w górę, subskrybowanie oczywiście, które jest formą podziękowania. No i co byśmy nie owijali kotka w bawełnę, tylko przeszli do konkretów. Skupiamy się dzisiaj na błędzie P200, jaki może się pojawić. No i teraz rzecz jest jaka. Bardzo często, gęsto w swojej karierze życiowej, a wierzcie mi, nie zajmowałem się układem wytryskowym, bo mnie to po prostu nie interesuje. Nie jestem mechanikiem, jestem muzykiem, ale przekazuję wam wiedzę, którą myślę, że powinno się przekazać. Zdarzyło mi się, że trafił w moje ręce pojazd, wtrysk później, który miał wyświetlany błąd P200. Z czego P200 się bierze? No właśnie. P200. Więc nim dojdziemy do tego P200, powinniśmy zrozumieć zasadę działania układu wtryskowego. Generalnie rzecz jest jaka. Nie będziemy się dzisiaj skupiali na przykład na wtrysku, który jest wtryskiem piezo. Takie wtryski mam poruszone na innym filmiku, jak podchodzimy do kwestii regeneracji takiego wtrysku, więc go odpuszczamy. Na jednym z filmików mam pokazany na przykład regenerację wtrysku takiego Boscha drugiej generacji. Generalnie sprawdzanie zaworka i tak dalej. Próba regeneracji, która się sprawdza. Innych stukań, tłuczeń, ale to tego nie poruszamy. Natomiast skupimy się na takiej rzeczy. We wtryskiwaczu, czy to będzie pierwszej, czy drugiej generacji, mamy zamontowaną cewkę. To są wtryski, można tak przysłowiowo je nazwać elektromagnetyczne. Dlaczego elektromagnetyczne? Ano, dlatego, że znajduje się cewka, która pod wpływem impulsu prądu wytwarza pole magnetyczne, które w tym przypadku tutaj na przykład sobie wciąga zaworek i tak dalej, podnosi, czyli umożliwia przepływ paliwa, ale tego tematu dzisiaj nie poruszamy, bo nas dzisiaj on nie interesuje. Przede wszystkim rzecz jest jaka. Tu jest wtrysk, który posiada taką cewkę. Tu jest wtrysk, który posiada taką cewkę już inną, taką dłuższą. Nie wiem, czy uda mi się ręką to odkręcić. Nie, uda mi się, skręciłem go, ale to nie będziemy go rozkręcali. W każdym razie rzecz jest jaka. Sytuacja dotyczy bardziej wtrysków Delfiego, jak wtrysków Boscha. I teraz właśnie najważniejsza sprawa, dlaczego tak się dzieje. Otóż często gęsto jest tak, że taki wtryskiwacz jest wzięty do regeneracji. No i tutaj też kwestię, którą muszę poruszyć. Pamiętajcie rzecz jest jaką. Każda ingerencja we wtryskiwacz, która pomaga mu przyjąć wartości, parametry poprzednie, czyli te, na których pracował sobie wcześniej, to jest regeneracja wtrysku. Bo musicie wierzyć jedną rzecz, jaką. Zanieczyszczenia, które no niestety z idealnych paliw mamy w samochodach, powodują to, że nasz wtryskiwacz odbiega od parametrów gdzieś tam, no i my musimy go najnormalniej w życiu rozebrać, wyczyścić, wykąpać w wanienkach, co jest gdzieś też u mnie na jakichś tam innych filmach, jeżeli ktoś chce sobie to oglądać. Ale co? Jeżeli mamy wtrysk na przykład Boscha, to wiadomo, że on idzie do kąpieli, prawda? Ale tutaj mamy całą rzecz mechaniczną,
czyli wszystkie elementy mamy metalowe, które pracują we wtrysku, więc tutaj po rozebraniu takiego wtrysku, nie będę teraz to robił, chcecie to oglądniecie sobie gdzieś tam, gdzieś indziej, u mnie na kanale. W każdym bądź razie ten wtryskiwacz rozbieramy cały, czyjemy, czyściemy, kąpiemy, rzecz, część, która jest częścią mechaniczną. O ile cewkę nie możemy zaliczyć do części mechanicznej, ale cewkę możemy sobie odpuścić, jeżeli chodzi o kwestię kąpieli, bądź jeżeli ją nawet wykąpiemy, to taką ceweczkę możemy bardzo łatwo wyczyścić. Natomiast rzecz jest jaka? Bardzo często, gęsto, dlatego mówię nie we wtryskach Boscha, a we wtryskach Delphiego, cewka, która jest zamontowana wzdłuż, nie wszyscy chcą tą cewkę zdemontować, nie wszyscy podchodzą do pełnego rozebrania tego wtrysku, tylko idą sobie na łatwiznę i tutaj no niestety muszę powiedzieć taką rzecz podstawową. Nie będę zdradzał skąd, gdzie, od kogo, ale wierzcie mi, że z bardzo dużej firmy po 2 dniach zamontowany wtrysk, który był, trafił w moje ręce. No i okazało się, że znaczy wtrysk, trafił samochód, który miał błąd P200. No i po czym oczywiście, no wiadomo, no ci co robią, siedzą w zagadnieniach, no to wiedzą, a ci co nie wiedzą, być może robili tylko wtryski, stwierdzili, że problem pochodzi z instalacji w samochodzie. Otóż rzecz jest jaka, to jest po prostu i była bzdura. I teraz powiem dlaczego. Wtrysk tego typu, bo to był wtrysk Delphiego, nie został w pełni rozebrany, został wyczyszczony i wykąpany. I jaka jest rzecz jaka? Tutaj są piny, które odpowiadają za wysterowanie tej cewki, czyli naszego elektromagnesu. I te piny lecą sobie do ceweczki, która jest na samym dnie, czyli w tym korpusie wtrysku, jeżeli byśmy wyciągnęli, ta cewka jest praktycznie rzecz biorąc pinami zewnętrznymi, niepokrytymi na zewnątrz. Co od razu powiem, jak już jestem przy temacie, tego typu problem może się również pojawić po kąpieli, po myciu na przykład silnika. Bo wtryskiwacz zamontowany siedzi sobie tak. Mimo, że on ma wtyczkę, mimo, że on ma jakiś tam o-ring, no to wierzcie mi, o-ringi to jest pojęcie względne, jak jest nowy, to jest dobry. Później twardnieje, robi się sztywny, ktoś pod ciśnieniem, jakąś myjką ciśnieniową umył sobie wtrysk, może nie wtrysk, jak umył sobie silnik, bo chciał sprzedać samochód. No i ta woda się dostała, która nie zrobiła nic, ale wierzcie jedną rzecz. Woda, która dostaje jakiegokolwiek metalu, wiadomo, że wchodzi w nim z reakcji. A jeszcze większa reakcja zachodzi kiedy? No właśnie, jakby mi ktoś mógł powiedzieć, bo nie wiem kiedy. No właśnie, dokładnie. Jak podłączymy prąd, to wtedy zachodzi co? Elektroliza. Czyli z naszej wody, która zaczyna wchodzić w reakcję na przykład z mosiężnymi końcóweczkami tutaj, zaczyna się wytwarzać tak jakby pseudoelektrolit. Przyjmijmy, który na pewno ma niższą rezystancję jak woda i zaczyna przewodzić. Im bardziej przewodzi, tym zaczyna się większe spustoszenie robić, bo wiadomo, że dostaje temperatury, zaczyna się metal bardziej utleniać, zaczyna przyjmować korozję, czyli coś w tej wodzie zaczyna się robić. To jest tak samo, jakbyśmy sobie dosypali soli do wody i sprawdzili, wsadzili sondy. No i taki problem właśnie się pojawia kiedy? Ten błąd, znaczy może kiedy? Może nie tak ten błąd, nie kiedy problem się pojawia, tylko ten błąd właśnie P200, który poruszaliśmy, będzie się pojawiał właśnie w momencie, gdy na takiej cewce coś się wytworzy, coś się zrobi, ale ta cewka dostaje przebicia do korpusu, do obudowy. Przyznam szczerze, nigdy nie spotkałem kwestii problemu z instalacją samochodową, w której by wyświetlane było P200. Może się zdarzyć, ja nie mówię, że nie. Najczęściej w pojazdach Francuza, aczkolwiek ja osobiście nie spotkałem tego, żeby błąd ten P200 się wyświetlił. No i przede wszystkim rzecz jest jaka. Nie owijając kotka w bawełnę, robimy krótki teścik. Co prawda, żebyście mogli sobie sprawdzić cewkę tak bardzo dokładnie, to potrzebowalibyście specjalistycznego miernika, który
rezystancję, tak przyjmijmy wam, przyjmijmy, żebyście mogli to tak zrozumieć, tą dolną rezystancję bardzo niską rozłożyło na czynniki pierwsze. Inaczej nie jesteśmy wcale w stanie sprawdzić tak naprawdę zwykłym jakimś tam tego typu multimetrem cewki. No i rzecz jest jeszcze jaka. Jeżeli podawane są jakiekolwiek wartości odnośnie wartości cewki, to pamiętajcie jedna rzecz, nie popełniajcie błędów takich, że pomiar robicie na przykład przy temperaturze ujemnej. Taki pomiar zazwyczaj podawany gdziekolwiek w informacjach, w książkach, jakichś tam broszurach jest podawany w temperaturze około 20 stopni. To nie znaczy, że wtryskiwacz ma mieć 20 stopni, ale temperatura otoczenia powoduje to, że on tą temperaturę będzie miał i w tej temperaturze cewka przy swojej indukcyjności będzie miała wtedy określoną wartość, jaka jest podawana gdzieś tam na przykład w informacjach. No ale dobra, przechodzimy do kwestii takiej. Jak możemy łatwo sprawdzić, co się dzieje z P200? Otóż rzecz jest jaka. Przełączamy sobie mierniczek, na przykład, no ja to przełączę, bo nas bardzo nie interesuje w tym momencie wartość, jaka jest, bo wierzcie mi, że i tak tego nie zmierzymy. Jaka jest wartość cewki? Mamy miernik ustawiony na ciągłość, prawda? Mój błąd pomiarowy jest 2, 1 ohma. No i w tym momencie, jeżeli ja ceweczkę sobie sprawdzam, ta cewka, zobaczcie, ona jest zwarta. Czyli tyle, co miernik jest w stanie pokazać, tyle pokazuje. Ale rzecz jest jaka. Jeżeli taką cewkę weźmiemy do obudowy, czyli chcemy sprawdzić jedną sondę, łapiemy sobie do obudowy miernika, nie miernika, tylko wtrysku i sprawdzamy sobie piny, to wtedy co? Nie mamy nic. No dobra, ale to by było za piękne. No dotknąłem akurat do obudowy, tak jak widzicie. Piszczy do obudowy, ale to by było za piękne. P200 wyświetli się kiedy? Jeżeli weźmiemy miernik, ustawimy na przykład, tak jak w moim przypadku jest ustawiony na 2 mega i przy 2 megach ja sobie robię teścik, to zobaczcie. O, no właśnie, mówię zobaczcie, a wy nic nie widzicie, cholera, nikt nie ogląda tego filmu, czy co? Nie zwraca nikt uwagi, że nic nie widać. Na moim mierniku, między tymi pinami, które są do wysterowania wtrysku, nie pojawia się zupełnie nic, ale żeby to miało ręce i nogi, spójrzcie, łapię rękami dwie sondy, które mam i one już pokazują w zależności od mojego ścisku, im bardziej ścisny ta rezystancja jest wtedy niższa, mamy 500 kilo, 600 kilo, popatrz, ja wycisnę, wycisnąłem prawie 500, nie? Bo wiadomo, że byłem grubo powyżej 500. W każdym razie rzecz jest jaka. Wiem już, że taki wtrysk po moim sprawdzeniu na 2 mega, jeżeli ja sprawdzam i nie mam przejścia w żadną stronę, czyli do korpusu obudowy nie mam przejścia, no jeżeli gdzieś tam dotknę do obudowy, to się coś pojawia, natomiast na końcówkach zasilających, jeżeli ja to mierzę i nie mam żadnej rezystancji, chyba że dotknę ręką, tak jak w tym momencie dotknąłem ręką, się coś pojawia, to wtedy wiemy, że ten wtrysk, jeżeli dostanie zasilania, to komputer robi co? Komputer wyrzuca nam błąd P200, wprowadzając tryb awaryjny samochodu. Dlaczego? Dlatego, że on nie wie, co się stało. Być może jest zwarta instalacja, być może PWM steruje, a jeden z przewodów jest przywarty i wtedy całą parą by się okazało, że jest wtrysk sterowany. No i mógłby zrobić szkodę i niepotrzebne jakieś spustoszenie w silniku. A wiadomo, że PWM nie steruje dwoma sygnałami, tylko steruje jednym, czyli jeden z sygnałów. Na przykład jest zwarty, w zależności od tego, jakie zostały MOSFETy użyte, jeden z nich jest zwarty na stałe do plusa, a jeden jest kluczowany względem masy. No i ten, gdyby od masy się zwarł na przykład do obudowy, no to wtrysk otwiera się i co? Psiii! No i pali tłoka, nie? W każdym bądź razie rzecz jest jaka. Mamy wtrysk Delfiego, który wyeliminowaliśmy kwestię P200. No i teraz podchodzimy do kwestii wtrysku Boscha. Cewka boszowska. I zobaczcie, robimy pomiar, tak naprawdę zrobimy pomiar ustawiając miernik na 200 ohmów. Mamy 200 ohmów i mamy jaki odczyt? Moja cewka ma 1,6 ohma. Mój miernik błąd pomiarowy ma 1,3-1,2 ohma, czyli około 0,4 ohma ma cewka. 0,4-0,3. Więcej takim niestety miernikiem nie wyduszę. No i tak. Sprawdzam, dotykając jeden z przewodów zasilających do obudowy. Nie mam przejścia, ale zrobimy teraz akuku. Bierzemy miernik na 2 mega.
No i sprawdzamy. Nie mamy przejścia. No właśnie. Jeżeli jeden przewód nie ma, nie będzie miał też i drugi, bo wiadomo, że te przewody są między sobą w cewce zwarte, prawda? Także nawet wewnętrzny pin, jeżeli sobie sprawdzimy, zobaczcie, nie ma nic. Tu, jeżeli sobie sprawdzimy, też nie mamy nic. Więc cewka nasza, tylko i wyłącznie na samych pinach zasilających, ma przejście. Oprócz tego wtrysk nie ma prawa mieć przejścia do obudowy. Podobna sytuacja, ale to nie na tym filmie. Jeżeli będziecie chcieli, to odgrzebiecie sobie mój film inny. Jest na wtrysku piezo, gdzie również podobna jest zasada, czyli niedopuszczalne jest wręcz kategorycznie w tej kwestii jest niedopuszczalne, żeby pojawiła się rezystancja jakaś względem pinu zasilającego, bo to jest wtrysk, który pracuje już przy wysokim napięciu, bynajmniej dla nas, ale nie poruszamy tego tematu dzisiaj. W każdym razie kwestia błędu myślę, że jest prostowana, natomiast rzecz jest jaka, jeżeli namierzycie sobie cewkę, która w waszym wtrysku jest przywarta, zwarta, bądź no zwarta to może nie, jeżeli P200 i wyświetli się wam jakaś rezystancja względem obudowy, to wtedy musicie wiedzieć, że taką cewkę będziecie musieli wymienić. Jeżeli się okaże, że na przykład to pojawiło się na wtrysku Boscha, będziecie musieli taki wtrysk Boscha no niestety wyjąć, rozebrać, wymyć przede wszystkim z tych tlenków, które się wytworzyły i później jako suchy złożyć. O, to jest taki wtrysk. Pamiętajcie, takiego typu wtrysku, tego typu wtrysku nie wolno wam składać mokrego z cieczy myjącej, czyli jakiejś wody chemii, która była w wanience użyta, bo zrobi się naprawdę małe spustoszenie. Wiem, że na szybko się robi taki temat, myje się i tak dalej, potem właśnie wychodzą spustoszenia, dlatego ja uważam jedną rzecz. Jeżeli nie macie pojęcia, bądź nie macie warunków, nie macie wanienki, to na jednym filmiku pokazałem, jak zregenerować wtrysk bez jakichś specjalistycznych narzędzi, bez warsztatu, używając najnormalniej w życiu środka do odtłuszczania hamulców. A jaki użyjecie, to tylko w kwestii gustu, jaki będziecie chcieli, nawet możecie sobie zapach kupić. No smaku to nie, bo nie próbujcie tego, bo to jest chemia. W każdym bądź razie, jak filmik się wam przydał? Uznaliście, że no faktycznie miało to sens, miało to ręce i nogi, pomogło. Łapeczka w górę. Macie problemy, piszcie w komentarzach. Jak nie, może ktoś wam pomoże. W każdym bądź razie coś tam nadmieniają, że będzie jakieś wspomaganie kanału, wspieranie kanału. Nie wiem, też będę liczył na to, że ktoś mnie wesprze, bo kurczę, no czasy są jakie są, nie? W każdym bądź razie myślę, że filmik się przydał. Jak uratowałem komuś portfel, łapeczka w górę, subskrypcję oczywiście włączamy i przekonujemy się, że to się sprawdziło. Także pozdrawiam póki co, na razie, cześć, trzymajcie się, korzystajcie z lata, miłych wakacji, nie? Także póki na razie, cześć, hej.